Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w 93. odcinku SX Sims. Mikołaj będzie szedł do pracy. Po raz pierwszy od kiedy tutaj mieszka i chyba też po raz ostatni, bo jak mówiłam, chciałabym mu znaleźć jakąś inną pracę. Okej, Julia śpi, ale już się praktycznie wyspała. Niestety dzisiaj jest trochę deszczowy dzień, więc może nie ma aż takich fajnych zajęć. Ale może coś się znajdzie. W sumie Julia jest dość najedzona, więc może niech rozpocznie jakąś książkę. Tylko nie mam za bardzo pomysłu na tytuł, ale zobaczymy, może będzie jakiś zabawny. Może dramat obyczajowy? Może coś wymyślimy. Mikołaj, czemu ty nic nie robisz w stronę szykowania się do pracy, mój drogi? Zmień strój na jakiś już normalny w miarę. W bieliźnie nie pójdziesz. Może zjedz sobie coś na szybko, na przykład coś, co do ciebie pasuje, zielona sałata. O, Virginia piła soczek i oczywiście go tutaj mi zostawiła. Nie mogę wrzucić soczku do śmietnika? Znaczy kartoniku po soczku. Dobra, wrzucimy do kosza. Gazetę od razu też. O, już samochód. Gdzie się podziała Anna Masło? Nie, może... Zoja. O dwa. Nie. Albo. Dobra. Zrobimy jednak tak jak pierwszy pomysł. Zoja. Odważna. Odważna. Kotka. Zoja, odważna kotka. Oczywiście książka na cześć Zoi. Bianka, widzę, już też wstała. Nie pamiętam, czy ona ma dzisiaj jakieś konkretne zajęcia, czy nie. Dobra, niech sobie weźmie kąpiel. O, Bianka chciałaby mieć pierwsze dziecko. Muszę gdzieś zapamiętać to pragnienie. Mikołaj, czy ty też chcesz mieć pierwsze dziecko? Dobrze. Jak się pogodzą, to się nad tym zastanowimy. Virginia, nie masz co robić? Z higieny proszę trochę. Szybkie mycie. Mogę ci już kupić te studia? Tak. Mogę. W końcu. Czekajcie. Upewnimy się, że to są studia, jakie chciałam. Tak, technologia. Uznajmy, że to jest takie bardziej korespondencyjne skończenie przez Virginię tych studiów. A nie takie po prostu, wiecie, no po prostu skończyła je przez komputer albo swojego tableta, whatever. Tam już bardzo niedużo jej zostało, a po prostu nie chcę już jej za bardzo wysyłać samej. Dobra, ale nam starczy. Dobra, jedziemy na sam dół. Wyróżnienie specjalne. Kupujemy. Technologia oczywiście. O, dostałam tyle punktów. Okej, okay. Może teraz wziąć kolejną cechę. Pracoholiczka. W sumie to by było dobre, ale... Losowa cecha? Rodzinna? Urodzona kucharka? Nie, no dobra. Zrobimy tak, że... O, osiągnięcie dostałam. Fajnie. Zrobimy tak, że ja się zastanowię chwilę jeszcze nad tą cechą i zaraz do was wracam. Okej, już jestem i w sumie ciągle zastanawiam się nad trzema cechami. Zastanawiam się nad perfekcjonistką, właśnie nad pracoholiczką i nad poszukiwaczką przygód, bo no w sumie nie zamierzam jej wysyłać jakoś na super nie wiadomo ile wycieczek, ale wydaje mi się, że to by tak po prostu do niej pasowało jako do kosmitki, że jest taką poszukiwaczką przygód i też do tego, że ma już tą cechę zdyscyplinowana. Nie wiem, jakoś tak mi to do niej pasuje, chociaż pracoholiczka też mi do niej pasuje, bo właśnie... Wydaje mi się, że ona lubi się skupiać na pracy i tak dalej. A jako, że ma taki, wiecie, bardzo logiczny umysł i w ogóle. Dlatego pracoholiczka też by do niej pasowało. Mogłaby pracować w domu i w ogóle, ale może wezmę tą poszukiwaczkę przygód w sumie. Czemu nie? Albo... Zawsze mam problem z wybieraniem cech, bo to, nie wiem, jakoś tak definiuje bardzo osobowość. Jaką cechę mogła zdobyć na studiach? W sumie mogła zdobyć pracoholiczkę, też by pasowało. Ale może mogła zdobyć też poszukiwaczkę przygód, bo nie wiem, wyruszyła jednak na te studia. Może się trochę tego bawiała, a jakoś tam sobie poradziła. Dobra,
zaryzykujemy, żeby tak nie było szablonowe. Weźmiemy poszukiwaczkę przygód. Czemu nie? I teraz widzisz, nie jest poszukiwaczką przygód, ambitną, miłośniczką zwierząt, komputerowcem, zdyscyplinowana, odważna i geniuszem. Już więcej cech nie może mieć. Mikołaj za to mógłby mieć więcej cech. Julia też nie może mieć więcej cech. I Bianka też już nie może mieć więcej cech. Za to Bianka śpiewa nam tutaj w wannie. A ty już jesteś w pracy, mój drogi. Nie, jeszcze nie, jedziesz. On zobaczył dzikiego konia, to naprawdę fascynujące. Osiągnięcie dostałam, też się cieszę. Biznes jak zwykle... Dobra, możemy dać biznes jak zwykle, albo nie wiem... Znasz jakichś współpracowników w ogóle? Swoich? Może niech poznaje, albo rozmawia... Rozmawia ze współpracownikami, bo to w sumie jego ostatni dzień tam. Mógłby uznać, że... No nie wiem, tak po prostu porozmawiać na pożegnanie, że jednak chce zmienić pracę i w ogóle. Virginio. Skoro... przepraszam. Skoro masz już studia, to możesz spokojnie wybrać karierę stróża prawa. W sumie możesz do tego skorzystać ze swojego komputera, jak nie to tam pojedziemy czy coś. Pracę i profesję, znajdź pracę. Jajka. Chciałabym sprzedać te jajka. Sport. Stróż prawa jest. Krawężnik. A jaki był jeszcze wybór? Muzyczna, przestępcza, biznes, medycyna. Dobra. Oczywiście stróż prawa. Zaczynamy od krawężnika. 96 za godzinę. We wszystkich społecznościach istnieje element zbrodniczy i ochrona niewinnych spoczywa w rękach kilku śmiałych simów. Kariera stróża prawa wymaga doskonałej kondycji fizycznej, odpowiedniej postawy i współpracy z partnerem. Dobra, to dobrze, że nie jest jednak samotniczką. To by jej przeszkadzało. Dobra, podejmujemy karierę. Jej! Coś stało? Z kim ty się poznasz? Już swojego partnera polubiłeś? Nie. Powiedz, że jest Chuckiem. No, oczywiście. Chuck ciągle jest stróżem prawa, mimo że jest na emeryturze. Publikujemy wspomnienia? Nie. Będzie niespodzianka. Dostał pracę? Nie, ja wiem wszystko o pracy. Znaczy, może nie wszystko, no ale... Kiedy zaczynasz, moja droga? Za jeden dzień. Dzisiaj jeszcze nie pracujesz. Okej. Okay. Julia tutaj zarabia w honorariach. Jest pokazane, czego potrzebujesz? Kto stoi za tobą? Powiedzcie, że Chuck jest jej partnerem. On kiedyś był partnerem Belli. Gdzie tu są ci kawalerowie? On jest jej szefem. Patrzcie, to Chuck już awansował na porucznika przez te wszystkie lata. A Bella? Nie wiem, nic jej... A, Bella jest jej partnerką. Znaczy, oni kiedyś byli partnerami. A teraz Virginia musi... naprawić relację z Bellą. Virginia nigdy jakoś tak specjalnie nie spędzała aż czasu z dalszą rodziną, ale... Cóż, może ich odwiedzimy? Jesteście w domu? Dobra, odwiedzimy rodzinę. Czemu nie? Mikołaj w pracy, Julia ciągle pisze, ale myślę, że należy jej się przerwa. Zmiana już stroju. Julia lubi pisać w piżamie, nie wiem dlaczego, ale tak jest. I co ty byś tu chciała, moja droga? Chciałabyś surówkę zrobić. Dobra, twój zięć się ucieszy. Chociaż tu nie ma surówki. Dobra, no to... Może zjesz resztki tego tosta, a surówkę zrobisz później. Bianka, co u ciebie w ogóle? Nie, nie piszemy teraz nieodpowiedniej wiadomości na forum. Też idziesz coś zjeść. Tosta oczywiście, bo tylko tost jest do wyboru. Przydałoby się trochę popracować, ale niestety właśnie pada deszcz. I przez to Biance jest ciężej pracować, bo ona najwięcej by mogła pracować na dworze. Chociaż może też chyba pójść do jakiegoś bardziej publicznego, okrytego miejsca. Dobra, wyłącz. Zobaczmy, co u ciebie. Terminarz występów. Wtorek, park. Aha, bo Janka ma dzisiaj występ. No to już nie będzie nigdzie szła. Okej. Okay. Julia je. Bianka je. Kto mi tutaj rzuca pranie? Kto mi rzuca pranie? Kociaki mają się chyba dobrze. Chociaż Zojka mogłaby podrapać. Oj, mogłaby. A Roxy nasza? Słodka? Roxy już jest starsza. Dobra, niech podrapie.
Potem ja bym chciała... Chcę, żeby poćwiczyła sobie umiejętności łowcze. Tutaj koty są bardzo nasze wyćwiczone pod tym względem. Zobaczmy, jak idzie Virginie. O! Kto tu jest? To jest twój kuzyn. Dobra. Jest normalne, przyjazne powitanie? Spytaj, gdzie jest jego mama. A to... Aha, Chuck wrócił do domu. Z pracy. Jak się nazywa ten jego tytuł? On jest szefem i jest porucznikiem. Dobra, ale Bella miała być w domu. Och, nic nie przemeblowaliście od tych lat, kiedy ja wam tutaj ustalałam dom. Kiedy byłam przez jakiś czas Bellą i jej organizowałam przyszłość. A nie widzę zwierzaczków tak samo. No, Bella miała być w domu. A, widzę, że ją to jednak bawi, okej. Okay. Przyjazne, to będą relacje z szefem? Pochwal dom. Nie wiem. Żartuję o policji, może nie. Głupie miny zawsze działają. O, widzę, że Chuck lubi na... Ale posturę to odziedziczył chyba po mamie. Chociaż ona już zaczęła być bardziej fit po jakimś czasie. Dobra, nie widzę, jak sobie tu radzi, póki nie ma Belli. Aha, dobra, ty chcesz oglądać dzikiego konia, ale na razie nie ma mowy. A Julia? Rozmawia z pokojówką, to dziwne. Dlaczego zdecydowałaś się na rozmowę z nią? Chcesz znowu napisać książkę o pokojówkach? Pogawędka. A wiesz, co ty lubisz robić? A tu nie ma tego. Przyjazne. A właśnie, poprzechwalaj się wnuczętami. Bianka? Aha, Bianka. W ramach przygotowania się do występu tańczy. Dobra, za 5 godzin zmienisz strój. O, tada zrób, oczywiście. I... co to jest? Nocna harówka. Wciąż napływają nowe wieści, po prostu brakuje pracowników do zbadania, opisywania i... gdy został i pomógł im dotrzymać terminu. Dobra, tak w ramach tego, że się przyjaźniście, to jeszcze zostaniesz. Dlatego, że się lubicie, czy coś takiego. Ale oni już wszyscy powinni po kolei wiedzieć, że ty po prostu już będziesz z tamtej pracy odchodził. Bianka bardzo ostatnio relaksuje szkicowanie, więc niech sobie to poćwiczy. Przestało padać? Niestety nie. Niestety nie, a tak bardzo bym chciała, żeby Julia mogła trochę w ogródku posiedzieć. Bo ciekawią mnie te rośliny. Już wiadomo, co to jest? Nieznana roślina, jeszcze nie. Weź popielęgnuj chwilę ogród, trudno, jakoś zniesiesz ten deszczyk. Ty ciągle w pracy, bo ty zostaniesz do 16 po godzinach. Dobra, zobaczmy, jak radzi sobie nasza droga. Ona by chciała przeprowadzić test reakcji. A to jest takie proste? Nie słuchaj, jak on gra. Twoja siostra jest piosenkarką. Już się na pewno nasłuchałaś i masz tego dość. Specjalne... Kujon... Nie wiem... Rozmawiaj o nowej pracy. O, czyżby Bella wróciła? Nie, to Chuck jest ciągle. Virginie, muszę parasol naprawić. Już Michał nie ponaprawia wszystkich parasoli, tak jak kiedyś. Jak mam przeprowadzić ten test reakcji na bodziec? To powinnam mieć... W których to było? Potem rozmawiaj o pracy. To było... Entuzjazmuj się zaawansowanym... Dobrze, poentuzjazmuj się tym. Rozmawiaj o psach. Spytaj, czy mają jeszcze psy. Co jeszcze? O! Więc zdobywa ten. O. Virginia się coś zaczęła wszystkim podobać. Nie wiem czemu. O, Zojka jest głodna. Zojka, nasza droga bohaterko. Nie możesz być głodna.
Musisz iść zjeść. Bądź szczęśliwa. A ty... Maleństwo już nie jest taka malutka, ale zawsze będzie najmłodsza. Niech sobie pośpi chwilę. Julia, jesteś w ogrodzie? Jeszcze pada? Chyba tak, ale jakoś to zniesiemy. Co ty robisz, Bianka? Aha, nieodpowiednia wiadomość na forum. I to z komputera Juli, no wiesz? Jeszcze pewnie z jej konta. O, poziom 8 u Juli, super. Bianka, skończyłaś szkicować w ogóle już? Idź do toalety. Dzisiaj masz występ. Więc może jeszcze... Którą ty masz już poziom? Gitary masz... 6. Malowania masz 3. Może ci sztalugi powinnam kupić. O, relacje z Bellą się poprawiły chyba dzięki więzom zmysłowi. Niech jeszcze poćwiczy szkicowanie. A potem pogra na gitarze. Julia w ogrodzie. Mikołaj jeszcze w pracy. Dobra, to idziemy do Virginii. Nie chciałam... Ona chce przeprowadzić ten test, to niech przeprowadzi, tylko... No ja nie wiem jak. A, nauczę umiejętności. Nie. Skanuj, sonduj, zabawne. To raczej nie. Wredne. Też nie. Nie powinno być w kujonie czy coś. Nie, romantyczne nie. Przyjazne. O, porozmawiaj o swojej gwieździe. Może jeszcze... O, spytaj o kierunek studiów. Bianka ma za 2 godziny występ, okej. Okay. A jakie masz relacje z Bellą teraz? Bella? Aaa, może być. Weź skorzystaj z nich z toalety, w końcu to rodzina. Nie powinni się burzyć, Bianka ma występ. To już może powinna tam powoli zmierzać. Jak skończy ten szkic? Dużo ci zostało? Dużo ci zostało? Chyba... Nie wiem. Zobaczymy. Występ jest tutaj. Więc później od razu klikniemy to. Czekajcie jeszcze do Julii. Do Julii wrócimy, bo ja nie wiem, czy ona nie może posadzić jakiegoś nowego nasionka, które ma, bo zdobyła ten poziom 8 jednak, więc ja tu miałam jeszcze jakieś tajemnicze rzeczy? Nie. Myślałam, że mamy jeszcze jakieś nasionka. Ale widocznie wszystkie posadziliśmy. Aha, technologia. Adela umarła. Nie pamiętam, kto to. No, ale cóż, bywa i tak. Dobra. Julia... O! Zarobił pieniądze. O, już ktoś z nim flirtuje. Artykuły w ostatniej chwili trafiły do druku najnowszego wydania gazety. Twoja pomoc była kluczowa dla dotrzymania terminu i rezultacie. Współpracownicy wybrali się pracownikiem tygodnia. Super. Dobra, Julia, łazienka. Weź sobie kąpiel może po tej pracy w ogrodzie. A Mikołaj od razu... Co ty byś chciał? Spędzić czas z Julią. Z teściową. Urocze. Od razu porzucisz pracę. Z kim ty tam w szachy grasz? Nie, słuchasz. No a Belli ciągle nie ma. O, 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 jest Bella. Nie, to jest Bruce, a to jest Chuck. Tak, porzuć. Bella? O, Bella! Przyjazne. Więc o zmysł. Okej, okay. Mikołaj rzucił pracę. Bianka, kimoska najwyraźniej nie interesuje się naprawą tego związku, więc decyduje się zerwać. Już nie są romantycznie związani. Bianka. Ale patrz, ciągle chcesz... Znaczy, nie piszesz, że z nim, no ale... Chcesz z nim spojrzeć w gwiazdy. I w ogóle... To zwiążemy... A musicie brać ślub jeszcze raz? Nie, ciągle... Patrzcie, ciągle jest tutaj. No, że to jest jej mąż. O! Już nie jest twoim mężem? O, w końcu wiem, skąd ta muzyczka. Były mąż!
Niewybaczalnie grubiańska? Smutne. Jak tak się starałam w miarę naprawić ich relację, miałam nadzieję, że im przejdzie. Całus na zgodę? Nie, spadaj. Pochwal wygląd? On przez 2 dni będzie miał złamane serce. Czy to się uda jakoś naprawić? Będzie Mikołaj musiał się postarać. Może... daj jej prezent? Co tu się w ogóle nadaje na prezent? Jabłko? Bianka znowu się spóźnia na występ. O, prezenty to zawsze. Cóż za piękny i przemyślany prezent. O, to koniec pewnej epoki. Bianka właśnie rozwiodła się z Simą imieniu Mikołaj. To smutny dzień, który długo nie zostanie zapomniany. Oh my gosh. Tak, jak w prawdziwej telenoweli. Zerwała z Simą imieniu Mikołaj. Zawsze będzie pamiętać chwilę, gdy stwierdziła, że ma dość i skończyła ten żałosny związek. Spóźniła się na występ. Super. A, nie biegnij. Weź, idź na miejsce występu. Mikołaj, pójdziesz tam. Odwiedź park występów. Dobra. Mikołaj będzie próbował to naprawić i najwyżej wezmą taki mały, cichy ślub jeszcze raz. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Mikołajowi się uda to naprawić. W każdym razie będzie się starał. Virginia, co ty robisz? Aha, ty telewizję oglądasz. Dobra, Virginia spędza, widzicie, dzień u kawalerów. Chciałam, żeby trochę poprawiła relację z Bellą, ale chyba nie spędziła z nią za dużo czasu. Dobra, Virginia, czas do domu. Julia, co robisz? Aha, grasz w grę wyścigową. O. Może zadzwonisz do Belli i powiesz, że się cieszysz, że teraz pracuje z twoją córką. A potem, Julia tak lubi bardzo dzwonić, to zadzwoni jeszcze do... O, albo zaprosi... dałam zaprosić rodzinę? Tak. Zaprosi Mateusza z rodziną. Okej, on odwiedził park. Bianka występuje. Bianka olała swój występ. Do której on powinien trwać? Do 20. Weź, jeszcze zdążysz. Wiem, że prawdziwe gwiazdy się czasami spóźniają. No, ale bez przesady. Zostań tam. Zostań tam. Zostań tam. Idź. Podejdź tu. I już. Może zdążymy, czekajcie. Przygotuj scenę. Użyj układu lokalu. No. Bianka? Dasz radę? Nie płacz. Uda ci się to naprawić. Wierzę w ciebie. Aha, bo jej się pewnie tu zatnie. Zostań. 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 Ona musiałaby się przebrać. Bo inaczej to nie zadziała. Niestety. Strój kariera. No. I teraz przygotuj scenę. Układ lokalu. No, masz pół godziny. Rozmawiaj z widownią, opowiedz dowcip. Haha, spóźniłam się, bo musiałam zerwać z kimś. Teraz jest moim byłym mężem. To smutne. Rodzina, wszystkich zapraszamy. Co tam? Z gitarą piosenka. I może... może tak jest lepiej, o jakie to będzie tematyczne. Pewnie zaraz będziemy, super. A, Raquel nie może przyjść, okej. Użyj tutaj laptopa. Śpiewaj? Próbujesz śpiewać? Dobra, nie słychać za bardzo, ale wyobraźmy sobie, że próbuję. Występ się skończył? Na dalszej scenie tego występu Bianka najwyraźniej świetnie bawiła się na scenie, szkoda, że nie można powiedzieć tego samego widowni. No cóż, Biance nie zawsze dobrze wychodzi. Dobra, albo... czekaj. Nie wracaj do domu.
Weź podejdź tutaj. W deszczu, to będzie takie dramatyczne. Tylko poczekajcie, muszę zorganizować czas innym. Oglądać jelenia, okej, okay, może ci się uda. Virginia, ty powinnaś... Już dzisiaj dużo czasu spędziłaś z innymi, więc myślę, że chcesz sobie odpocząć, nakarmić swoje zwierzątka i na przykład porobić coś takiego w samotności. Wiem, że pada deszcz, ale powiedzmy, że teraz jest skryty, więc może na przykład chcesz sobie ćwiczyć tutaj sztuki walki. Julia, gdzie jest rodzinka, która przyszła w odwiedziny? Nie wiem jeszcze. Dobra, to jeszcze tutaj musimy na chwilę wrócić. Użyj parasola. Nie. Zabawne. Co ty możesz zrobić, żeby ona ci wybaczyła? Żeby zechciała znowu być twoją żoną i zacząć wszystko od nowa. Entuzjazmuj się przyrodą? Pochwal tego Sima? W sumie Mikołaj wcześniej aż tak bardzo się nie starał, chociaż miał różne inicjatywy. Rozmawiają zimnie. Miał różne swoje pomysły i tak dalej, także w sumie się starał tak sam z siebie. No, ale teraz może się postarać bardziej. O deszczu pogadajcie. Co jeszcze możesz zrobić? Wspominaj o studenckim życiu. Rozmawiaj o gradzie. Płacz na ramieniu. Powiedz, że żałujesz wszystkiego. Dobra, niech tam sobie chwilę porozmawiają w tym deszczu. A, oni już idą, a ja nawet jeszcze nie zdążyłam z nimi pogadać, no. Bo ich nie mogę znaleźć w tym wielkim domu. Czekajcie. O, to jest Wiktor, twój wnuczek, ale on już idzie. A nie ma Mateusza? W ogóle go nie widziałam, szczerze. Pisał, że Rakel nie mogła przyjść. Zoja, przecież ty masz jakąś cechę. Nie, to ten pies wstrętny. Nie, 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 nie wolno. O, poproszę zachowywanie się, właśnie. Weź, nie gryź mi tego. Wyprój zwierzaczka. Powiedz, że ma iść do domku. No. Nie niszcz naszego stolika. Wanilka! Też powiedz, że ma iść do domku. Nam zniszczy doniczkę. No, zwierzaki widzę, ale Mateusza serio nie widziałam. Cassidy najwyraźniej interesuje się naprawą tego związku, więc jej chce zerwać. Cassidy? Ale przecież ja już z nią zerwałam. Co, ona podwójnie zerwany jest? Była żona. A gdzie tu jest Cassidy? Znajoma. No i dobrze. Mikołaj, biedny śpiący. Miłosny uścisk z pianką. No, to jest porządne marzenie, a nie spa. A dobra, zresztą. Kropelki deszczu. Spróbuj zrobić coś romantycznego. Coś bardzo subtelnego. Pochwal wygląd. Wyglądasz wspaniale. O, podoba się jej. Dobra. Krok dalej. Zalotny dowcip. Virginia, poziom czwarty. Zielony pas. Turnieje w Chinach. Dobra. Pochwal osobowość. Całus na zgodę? O, Bianka! Proszę cię. Dobra, to spojrzenie w gwiazdy? Bianka ma to w pragnieniach, jakby nie było. Tak, wiem, że pada deszcz, ale trzeba ratować związek, więc deszcz nie jest istotny. Giełka, please. Nie chciała. A ma to w pragnieniach. To dziwne. Bianka czuje się. A spróbuj ty coś romantycznego zrobić.
Ale powiedz, że ci się odwidziało, jednak chcesz z nim spojrzeć gwiazdy. Nie, teraz to Mikołaj nie chce. Dobra, idźcie do domu, aniołki. Nie zgodzi się na randkę. No teraz nie ma nastroju na spotykanie się z facetami. Popisz się nowym pasem. Dobra, Julka, co robisz? Aha, Julka poszła spać. Nie, jesteś głodna, idź coś zjedz. Zjedz jakieś resztki czegoś. Nie ma. To zjedz na szybko sobie zupę z puszki. Zawsze to lubiłam. O, jaki Mikołaj niezadowolony. Biedny. Przygotuj sok? Dobra, weź. Jakoś dasz radę, wytrzymasz. Prysznic. Zjedz coś na szybko. Sałata. Bianka, też zjedz coś na szybko. Daję z mikrofalówki. O, najlepiej to się ma Virginia, chociaż u niej higiena znowu szmakuje. Pokaż ten zielony pas swój. Już nagrywam ponad pół godziny, więc powinnam powoli kończyć. Jestem ciekawa, czy uda się uratować ten związek i w ogóle jak Virginia pójdzie jutro w pracę. O, wszyscy się nasi znajomi starzeją. Chuck Kawaler się starzeje! Czyli niedługo umrze. Okej, okay, a Virginia ma nowy pas. Dobra, Virginia, oczywiście, szybkie mycie. Bianka, ty jadłaś coś? Idź zjedz, skarbie, będziesz głodna. Zjedz coś na szybko, danie z mikrofali. Kociaki, Dusty, zjedz coś, aniołku. Zojka, Zojka, drapiesz? Drapię, super. I Roxy, też zjedz coś, aniołku. Ścigać wesoło Zoja, wąchać Miki. Dobra, Julka. Teraz możesz iść spokojnie spać. Wow, zwykle nie patrzę na ten dom z tej perspektywy. Ale cóż, zwykle patrzymy z tej perspektywy. Bianka, czy naprawdę tak strasznie nie chcesz jeść? Co ci się nie podoba w daniu z mikrofali? No to zjedz sobie, nie wiem, lody, tak? Pocieszą cię lody. Może być wielki kubeł tylko dla ciebie. Julka, spać. Mikołaj. Nie wiem, czy ona ci pozwoli spać ze sobą w łóżku. Idź do śpiwora. Śpi. No, sam chciał. Stwierdził, że tak będzie dla niego bezpiecznie. Dobra. Dusty? Położ mnie. Oglądaj gotowanie. Biedny Dustuś. Weź, jedz sobie. Jedz, aniołku. Zmęczony na maksa. Ale nie ma pracy. Postaram się wymyślić jego pracę. Znaczy, mam parę typów, ale nie jestem jeszcze pewna, także zostawię to na razie w tajemnicy, moje typy. Mam nadzieję, że w sumie złamane serce teraz ma to raz, nie wiem, czy w głowie będzie mu praca. Może przez 2 dni poświęci się na próby odzyskania serca Bianki. A potem odżyje i się skupi na nowej pracy. Czy nie, proszę to zostawić. Użyj tutaj toalety i zajmiesz się kociakami. Co tu jest? Pokonać kogoś w punktowanym meczu sparingowym. No, to będzie ciężko, ale na razie nie ma żadnych pragnień. Ja tylko jeszcze patrzę, czy tu nie ma gdzieś poświaty jednorożca? Jednorożcu... Może jednorożcy nie lubią deszczu. No nic, jak nie potrzebowałam, to były. Jak potrzebuję, to nie ma. Na razie nie ma. Także trudno. Bianka, idziesz spać, skarbie? Tak, już wszyscy śpią, oprócz Virginii, która oczywiście nie ma takich przyziemnych potrzeb jak sen. Więc Virginia pewnie, no właśnie, spędzi sobie czas z kotami, a chce się zaprzyjaźnić z Zoją i tak dalej. Albo po prostu rozwija sobie jakieś umiejętności, które jej się przydadzą. Tak już bardzo dobrze jej idzie. W tym odcinku to było już wszystko. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się wyglądało. I zapraszam was do kolejnych, w których dowiemy się, czy Bianka wybaczy Mikołajowi, jak Virginia pójdzie w nowej pracy i tak dalej, i tak dalej. Także do zobaczenia, pa pa!